Okej, dobrze. Może tu zobaczyłem u Tacia pierwszy, więc oddaję Tadeuszowi mikrofon. Panie Stanisławie, mogę na siedząco? Proszę bardzo, oczywiście, wystarczy, że ja stoję. Mam takie pytanie do pana, bo często się słyszy nasz rząd, nasza władza. I teraz na jakiej podstawie tak twierdzimy? Tylko dlatego, że jest polsko brzmiące nazwisko? Ja ostatnio wyczytałem w książce Albina Siwaka, że Boniego ojciec sześciokrotnie zmieniał nazwisko, nim ostatecznie został Bonim. To jest jedno takie pytanie. Chodzi o pochodzenie tych, którzy usiłują nami rządzić. To może od razu odpowiem, bo potem zapomnę, dobrze, o co pan pytał. No dlatego używamy określenia nasz rząd, bez względu na to, czy my go lubimy, czy nie, że on jest reprezentantem naszego państwa. On reprezentuje nasze państwo, on zaciąga zobowiązania wobec innych państw, które nas zobowiązują. Więc czy to nam się podoba, czy nam się to nie podoba, to jest to rząd nasz. Ja bym tak całkiem tego nie lekceważył, dlatego że samo posiadanie państwa jest atutem. Polska nie miała państwa przez 123 lata. No i tę niepodległość odzyskała, państwowość odzyskała. Państwo może być rządzone źle albo dobrze, ale dopóki jest, to jest szansa, że można jego funkcjonowanie poprawić. Jak go nie ma, to już nie ma szansy. Więc państwo powinniśmy szanować, żebyśmy go lekkomyślnie nie utracili. Jakie kto ma pochodzenie? Bywają sytuacje, że pochodzenie narodowe odgrywa wielką rolę. Na przykład podczas wojny w Jugosławii. No, tam się wyrzynali wszyscy ze względu na pochodzenie narodowe. Dochodziło do okrucieństw niebywałych. Więc czasami pochodzenie narodowe zaczyna odgrywać rolę w jakichś takich dramatycznych sytuacjach. Natomiast nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest i zdarza się, że no, bardzo wielu ludzi zasłużonych dla Polski miało pochodzenie obcoplemienne. Na przykład taki Artur Oppmann. On był z pochodzenia Niemcem. A przecież, bo on był poetą, napisał bardzo wiele utworów. Nawet dostał taki ku chwale oręża polskiego. Nawet za to dostał przywilej noszenia munduru, chociaż nigdy nie był w wojsku i z dystynkcjami podpułkownika. On potem, tak jak już się przyzwyczaił do tego munduru, to mówi, za tyle lat służby wojskowej tylko podpułkownik, to daj kurze grzędę. Ale no to on był Niemcem, spolonizowanym. Franciszek Fischer mówił, aż do przesady spolonizowanym. Drugi taki to był Marian Hemar. On był Żydem. On był Żydem, ale no był polskim patriotą. Jak mu odebrali polskie obywatelstwo, to napisał taki pełen goryczy wiersz i powiedział, że no to trudno, nie będę miał polskiego paszportu, ale to mi tak specjalnie przeszkadza, bo ja jestem Polakiem amatorem. No to on taki był, więc czasami pochodzenie narodowe odgrywa rolę, a czasami nie ma nic w nim takiego dyskwalifikującego. Moim zdaniem znacznie ważniejszy jest profil ideologiczny takiego obywatela, jednego z drugim. No bo jeden może być rdzennym Polakiem i na przykład może być komunistą. No to rodzi pewne zagrożenia. A drugi może być no, albo Polakiem, albo Niemcem, albo tam Marsjaninem i jest konserwatystą, prawda, takim. No to ja bym nie przeszedł do porządku dziennego nad tym, czy on jest Marsjaninem, czy nie, tylko reprezentuje poglądy, które są obiecujące, które są dojrzałe i tak dalej. I ja raczej jego bym wysuwał na prawodawcę, bo no, rokuje dobre nadzieje, że on nie zrobi głupstwa. Czasami każdemu się może przytrafić, ale no, jak ktoś tak się dobrze zapowiada, to zresztą jest, proszę państwa, ideologiczny wybór jest bardzo ważny. Gdybyśmy tu zrobili taki eksperyment,
że złapalibyśmy wszystkich naszych dygnitarzy państwowych, zamknęli tutaj w tej sali i powiedzielibyśmy im tak, słuchajcie, nie wypuścimy was stąd nawet do toalety, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie. No i byśmy im postawili, czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? Rozumiem, że wszyscy odpowiedzą, że chcą. Nawet jak któryś nie chce, to by ze strachu się nie przyznał. No to znaczy, że wszyscy chcą tego samego. No to o co się tak kłócą, że mało się nie pozabijają, nie utopią się w łyżce wody, skoro chcą tego samego? No tam spierają się o różnice łajdactwa, tam o to, o tamto, ale niektóre, jeden spór jest istotny. Bo na przykład jedni powiedzą, my chcemy dobrobytu jak najbardziej, ale uważamy, że najlepszym sposobem, żeby do tego dojść, to jest skoncentrowanie całej własności w jednym ręku, najlepiej państwowym, każdemu wyznaczenie obowiązku i to będzie wtedy porządek, będzie dobrobyt. A inni mówią, nie, w ten sposób niczego nie osiągniemy dobrego. Trzeba upowszechnić własność prywatną. Trzeba, żeby rząd, państwo się nie wtrącało właścicielowi, jak on swoją własnością zarządza. Państwo ma stworzyć proste, jasne, niezmieniane zbyt często prawa. No i pilnować, żeby były przestrzegane. Łapać złodziei, wieszać bandytów i wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, to są ideologie polityczne, czyli metody osiągania tego celu. Problem polega na tym, że nie można tych obydwu metod stosować jednocześnie, bo one się wykluczają. No i ten spór jest istotny. Dobrze, że on się, jeżeli takie spory się toczą, to dobrze, że one się toczą przed nami, na naszych oczach, bo my wtedy mamy lepsze rozeznanie, ale to trzeba zwracać uwagę. Pan doktor Olechowski na przykład twierdził, że nie potrzebna nam żadna ideologia, od razu do konkretów, żeby przejść. No po prostu bardzo niemądre to jest stwierdzenie w świetle tego, co przed chwilą powiedziałem. Proszę bardzo. Bo ja nie doprecyzowałem. Chodzi mi głównie o ochronę interesów syjonistycznych przez ten niby nasze władze, tak? Bo no jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce. Od magdalenkowej ustawki, bo tak to trzeba nazwać, nie ruszamy swoich. Nie, że wy nie ruszacie naszych, a my waszych, tylko nie ruszamy swoich, bo to jest jedna klika. Więc chodzi o to, że cały czas jest obrona interesów tamtej nacji talmudycznej, kabały, a nie naszego chrześcijaństwa. Proszę państwa, no wydaje mi się, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. I to niestety trochę potrwa to wyjaśnienie, bo to muszę się odwołać do mojej ulubionej teorii spiskowej. Otóż, co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? Bezpieka. To są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I kiedy już po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego. Ona z Europy Środkowej, ona nastąpiła 10 lat później prawie, ale wtedy pojawiła się wiarygodna jej zapowiedź. I ta wiarygodna zapowiedź tutaj doprowadziła prawie że do rewolucji w Środkowej Europie. Rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. One miały charakter systemowy. Ale były też, pojawił się trzeci nurt przygotowań prywatnych. Taki ci bezpieczniacy, oni pierwsi wiedzieli, że to tak będzie. I myślę, że właśnie dlatego są inteligentni, sprytni i spostrzegawczy, to każdy z nich sobie postawił pytanie. No dobra, Sowieci się ewakuują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie na powróz łajdaka. Kto wtedy za mną stanie? Kto się za mną ujmie? A ponieważ to są ludzie inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to prawie natychmiast nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych.
No to po co czekać na odwrócenie sojuszu? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do któregoś przyszłego naszego sojusznika i on mi nie da zrobić krzywdy jako swojemu agentowi. No i tak się stało. I tak się stało. I ci bezpieczacy nie przewerbowali się wszyscy do tej samej centrali. Nie, jedni do Amerykanów, inni do Niemiec, inni do Izraela, inni jeszcze zostali przy Rosji, bo to się nie zmienia koni podczas przeprawy. I w rezultacie Polską rządzą trzy stronnictwa. Rotacyjnie, nie jednocześnie. Stronnictwo ruskie, teraz w głębokiej defensywie, stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. I ponieważ te zależności, które się zrodziły na przełomie roku 89-90, one nadal się utrzymują, ponieważ mamy w Polsce do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci tam piosenkarzy piosenkarzami, nawet jak mają pierwszy stopień muzykalności, znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie. No i dzieci konfidentów zostają konfidentami. To jest taki sam zawód jak każdy inny. I to jest nasz bardzo poważny problem polityczny. Bardzo poważny problem polityczny. Ja bym na to zwrócił. I to wcale nie, ci bezpieczniacy to wcale nie byli cudzoziemcami, znaczy obcej narodowości, jak najbardziej polskiej. Tyle tylko, że przeszli na służbę, na zagraniczna centrala wywiadowcza, to zadaniując tych swoich współpracowników, nie będzie się kierowała polskim interesem państwowym, tylko takim swoim. No i to czasami koliduje Polski z tamtym. Więc nie tylko syjonistycznym tam, znaczy nie tylko Izraelowi, bo również Niemcom. Tylko na etapie, kiedy Polska była pod kuratelą niemiecką. To ówczesny rząd jak najbardziej dla Niemców, dla Niemiec by zrobił wszystko. No ale teraz Polska przeszła pod kuratelę amerykańską w 2013 roku. No i na razie jest pod kuratelą amerykańską. Być może, że do następnego resetu, po to zobaczymy. No i na razie jest tak. Na razie jest tak. I jeszcze na domiar złego te roszczenia żydowskie mamy. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Zbiciak, mam dwa pytania. Pierwsze, poprosiłbym o komentarz Remedium, do Remedium, które zaproponowała pani Ewa Kurek na łamach telewizji Niezależny Lublin w związku z właśnie tym listem 88 amerykańskich senatorów. A co zaproponowała? Zaproponowała, żeby 88 polskich senatorów napisało do sekretarza stanu, że nie zrealizujemy tych roszczeń, no i po sprawie. Chciałbym się zapytać o... To od razu, no, bardzo ograniczona. Sekretarz stanu mógłby, że tak powiem, zrobić z tego listu użytek toaletowy. Jeszcze tym bardziej, tym skwapliwiej, że sami tu będą jacyś, to ja będę decydował, czy wy coś zapłacicie, czy nie. Co to za samowolka, prawda? Kto tu mi tu podskakuje? Proszę Państwa, to jest wcale nie jest takie mało prawdopodobne. Podam przykład, to całkiem świeży. Prezydent Macron rozmawiał z prezydentem Trumpem i tłumaczył mu, dlaczego powinny powstać europejskie siły zbrojne, niezależne od NATO. I powiedział, że powinny powstać dlatego, żeby bronić Europy między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump się nie posiadał ze zdumienia i napisał na Twitterze, że przecież to nie Stany Zjednoczone napadły na Francję i w 1914 roku i 1940, tylko zupełnie kto inny. I gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się uczyli w Paryżu niemieckiego. To premier francuski odpowiedział mu, żeby się nie wtrącał w nie swoje sprawy. O, to jak tak? Upłynęło zaledwie kilka dni i we Francji, jak Feniks z popiołów, pojawił się potężny ruch żółtych kamizelek, które wstrząsnęły podstawami państwa francuskiego. I policja musiała się z nimi bić na ulicach, bo oni tam samochody palili. No w ogóle dopuszczali się rozmaitych tych, policja też się dopuszczała, albo okrucieństw nawet.
Ale to pokazuje, jak to się może, wie pan, co my tu możemy zrobić. No, po to jest CIA, żeby właśnie takie rzeczy robić, żeby karcić takich, co tam podskakują. Nie zmieniać, ale karcić. Z Francją trudniej sobie prać, ma broń jądrową i tego, ale my nie mamy. Proszę bardzo. Przypomnijcie, chciałem jeszcze zadać pytanie, Tomasz. Tomasz Owsianik, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Szanowny panie profesorze. Nie jestem profesorem, profesorem to był Władysław Bartoszewski, jestem prosto magistra. Przyszedłem tutaj, spóźniłem się prosto z pociągu. Pytam się, czy jest spotkanie z panem Michalkiewiczem. A recepcjonistka mówi tak, spotkanie z panem profesorem jest tam w takiej i takiej sali. To muszę jej podziękować za awans. Więc podążając tym tropem, pozwoliłem sobie tak się zwrócić. Mam takie pytanie, ponieważ wielokrotnie się zastanawiałem i nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Prosiłbym pana o przedstawienie swojego punktu widzenia. Jaka jest, bo tak, z Platformy Obywatelskiej, Stokrotki i tak dalej, to wszystko to jest, to są jakby te popłuczyny po NKWD-owski, po NKWD, po tych, po tej mundurówce Radkiewicza, który potem spadkobiercą był Kiszczak i tak dalej, i tak dalej. I teraz oni jakby, żydostwo z tej strony jest po stronie niemieckiej, czyli po stronie Tuska, bo Platforma jakby twierdzi, że inaczej. PiS rządzi teraz i wiadomo, że kto stoi za PiS-em. Również stoją tam Żydzi amerykańscy i Żydzi nieamerykańscy, tak? No to ładny im wycisk dają, jak tak stoją. Więc prosiłbym pana o naświetlenie i rozróżnienie między Żydami z PO, a Żydami z PiS-u. Dlaczego oni się tak zwalczają? No ja to, wie pan, trudno mi takie rozumieć, przepraszam, bo ja z Platformy Obywatelskiej znam tylko jednego Żyda. Właśnie, znaczy to ten Michał Boni, to nawet on nie jest chyba Żydem, bo on ma żonę Żydówkę. Podobnie jak prezydent Duda zresztą. Także to tam, no a w PiS-ie to nie wiem, nie znam żadnego Żyda z Prawa i Sprawiedliwości. No tam mówią, że Jarosław Kaczyński, jak jeszcze żył prezydent Kaczyński, to na mieście krążyła taka opowieść, że jeden z braci Kaczyńskich jest Żydem, ale nie wiadomo który. Także nie, no mówię, nie znam żadnego takiego jegomościa w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą wbrew... Morawiecki się przyznał. Morawiecki się, no jak się przyznał, to nie wypada mi zaprzeczać, ale no to jaka różnica? Nie ma specjalnie żadnej. Natomiast nie wydaje mi się, że to by było, że to jest aż tak ważna kwestia. Tu już rozmawialiśmy na ten temat i ja uważam, że preferencje ideologiczne są ważniejsze niż pochodzenie narodowe. Czasami, powiadam, do pochodzenie narodowe dochodzi do głosu, zwłaszcza w sytuacji konfliktu interesów. Ale to rzeczywiście, no i trzeba uważać na to, ale ja bym nie przywiązywał przesadnej wagi do tego, bo to odwraca uwagę opinii publicznej od preferencji ideologicznych. Rozpoczyna się tropienie, że tak powiem, tutaj Żydów i ten. Tymczasem no to stracimy dużo czasu. Stracimy dużo czasu. A inni nie będą czekali, aż my tu polowanie zakończymy, prawda? No dobra, jakbyśmy się dowiedzieli, powiedzmy, no i co dalej? No już wiemy, kto jest Żydem i co dalej? No co robimy z tym? Coś musimy zrobić. A co?
No, mądrze zagłosować. A nie, bo to, proszę Państwa, co znaczy mądrze zagłosować? Jeżeli na przykład, wyobraźmy sobie, że jest statek na morzu i jest sztorm. I kapitan, tak się składa, że kapitan jest Żydem. Jest bardzo dobrym żeglarzem, ale jest Żydem. To co, odsuniemy go od dowodzenia statkiem i powierzymy to jakiemuś marynarzowi, bo on Żydem nie jest. Więc trzeba zachować rozsądek w tym. Ja uchodzę za antysemitnika wielkiego. No nie, tam nie spieram się z tym, bo to będę tam się wykłócał z Michnikiem. Jeszcze tego brakowało. Ale mówię, o pewnych sprawach nie, trzeba mówić bez lęku, ale też i bez zacietrzewienia. Bo zacietrzewienie jest złym doradcą. Wtedy człowiek zatraca poczucie miary, żeby widzieć rzeczy tak we właściwych proporcjach. A moim zdaniem, jak powiadam, preferencje ideologiczne są ważniejsze z pewnymi sytuacjami wyjątkowymi niż pochodzenie etniczne. Mówiłem tutaj, że byli tacy obcoplemieńcy, jak na przykład to Tettmayer czy Artur Oppmann, którzy byli niemieckiego pochodzenia. No i byli bardzo zasłużeni dla kultury polskiej. Więc mówię, cum grano salis, jak to Rzymianie mówili, ze szczyptą soli trzeba do tych spraw podchodzić. O.